Dzień dobry, cześć. Małe Centrum Badawcze zaprasza na kolejny warsztat botanika w poszukiwaniu ducha parku na zachodnim stoku wzgórza. W tym rejonie parku znajdują się obiekty architektury i budownictwa, takie jak chatka myśliwska i domek ogrodnika oraz zabytki architektury ogrodowej, figurka na Świętej Marii Panny. Na wzbogacenie lokalnej flory ma wpływ ukształtowanie terenu, obecność sztucznych zbiorników wodnych, takich jak staw. Dlatego teren ten jest siedliskiem dla roślin wodnych i przywodnych, takich jak paprocie. Występujące na tym terenie to pióropusznik strusi, gatunek chroniony i zagrożony, posiadający bezzieleniowe liście, zerodnikonośne i płonne zielone, podobne do strusich piór, oraz tajemniczy kwiat jednej nocy. Witam Was serdecznie na trzecich warsztatach botanicznych z cyklu Małe Centrum Badawcze. Dzisiaj zajmiemy się morfologią roślin, co myślę bardzo Wam się przyda podczas oznaczania roślin do Waszego zielnika. Pierwszym elementem, który sobie omówimy, będą korzenie. Jak wiadomo, system korzeniowy roślin stanowi zespół wszystkich jej korzeni i istnieją dwa główne typy. Pierwszy, system palowy. Składa się on z jednego korzenia głównego, który rośnie pionowo w dół, oraz z korzeni bocznych, zwykle krótszych i cieńszych od głównego. Drugim systemem jest system wiązkowy. Składa się on z wielu korzeni równorzędnych, wyrastających u podstawy pędu. Żaden z nich nie góruje rozwojem nad innymi, w związku z czym powstaje jakby pęczek mniej więcej jednakowych korzeni, zwykle cienkich i wiotkich. Każdy z nich tworzy korzenie boczne, a te z kolei dalsze rozgałęzienia drugiego i trzeciego rzędu. Teraz porozmawiajmy sobie o przekształceniach korzeni. Wyróżniamy tu między innymi korzenie spichrzowe. Korzenie tego typu występują u niektórych roślin dwuletnich, jak na przykład marchew czy burak cukrowy. Rośliny te w pierwszym roku rozwoju wykształcają skupioną różyczkę liści na silnie skróconym pędzie. W ciągu lata magazynują w korzeniu substancje pokarmowe, które w następnym roku zużywają na szybkie wytworzenie wysokiego pędu kwiatonośnego, kwiatów, owoców i nasion. W organy spichrzowe mogą się także przekształcać korzenie boczne i przybyszowe. Powstają wtedy tak zwane bulwy korzeniowe. Kolejnym przekształceniem są korzenie kurczliwe. Mają one zdolność skracania swych górnych części, dzięki czemu roślina wnika głębiej w glebę. Występują u roślin, których nasiona kiełkują na powierzchni gleby. Następne będą korzenie podporowe. Występują u roślin o wysoko nadziemnych pędach, których system korzeniowy nie jest głęboki lub rośnie w grząskim podłożu. Główną ich funkcją jest dodatkowe umocnienie rośliny w podłożu. Są to korzenie przybyszowe, które wyrastają z łodygi na pewnej wysokości nad ziemią, a następnie rosną ukośnie w dół i wnikają do gleby. Następne będą korzenie czepne. Są to korzenie występujące często u pnączy i epifitów. Pnącza są to rośliny zakorzeniające się w glebie i rosnące wysoko w górę. Owijają się lub czepiają się różnych podpór, np. ścian, tyczek lub innych roślin. Ostatnim typem będą korzenie powietrzne. Występują u niektórych roślin klimatu ciepłego, rosnących na przykład na terenach bagnistych. Bagniste podłoże jest ubogie w tlen, który słabo rozpuszcza się w wodzie. Korzenie oddechowe stanowią boczne odgałęzienia poziomych korzeni podziemnych i wyrastają pionowo w górę ponad powierzchnię podłoża i służą roślinie do pobierania tlenu. Mogą one dochodzić nawet do 1,5 metra wysokości. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej części rośliny, jaką jest pęd. Typowy pęd stanowi nadziemną część rośliny złożoną z łodygi, pędącej osią pędu oraz osadzonych na niej organów bocznych, czyli liści. Możemy mieć różne typy rozgałęzień pędu. Możemy wyróżnić widlaste, jednoosiowe, wieloosiowe albo pozornie widlaste. Łodygi możemy również podzielić na łodygi zielne, które mają stosunkowo delikatną budowę i są mało zdrewniałe. Okrywa je skórka,
a znajdujące się w nich pąki wierzchołkowe są boczne i nagie. Łodyga może być również zdrewniała i występuje u form drzewiastych, takich jak drzewa, krzewy i krzewinki. Są to wszystkie formy wieloletnie o łodygach trwałych. Podobnie jak korzenie, także pędy oraz ich części mogą być wykształcone w sposób nietypowy i pełnić nietypowe funkcje. Właściwość ta w wielu przypadkach umożliwia roślinom wyższym przystosowanie się do pewnych specjalnych środowisk i różnych sposobów życia. Wyróżniamy tutaj na przykład rozłogi. Są to odgałęzienia dolnej części nadziemnego pędu, płożące się, czyli rosnące poziomo tuż przy ziemi lub pod ziemią. Służą one do rozmnażania wegetatywnego. Za pomocą rozłogów rozmnaża się na przykład wegetatywnie poziomki i truskawki. Następnie mamy kłącza. Są to typowo podziemne organy przypominające poziome korzenie. Analiza ich budowy wykazuje jednak, że są to przekształcone pędy. Znajdują się na nich zredukowane łuskowate liście, które wyglądają troszeczkę jak blizny po liściach. Kolejne są bulwy pędowe. Typowe bulwy pędowe są podobnie jak kłącza podziemnymi łodygami, ale w odróżnieniu od kłączy wzrost ich jest ograniczony. Zwykle też nie wytwarzają one korzeni przybyszowych, a ich trwałość jest ograniczona do jednego sezonu wegetacyjnego. Kolejny pęd, myślę, że będzie Wam doskonale znany. Mam tu na myśli cebulę. Typowa cebula jest organem podziemnym, którego główną część stanowią przekształcone liście. Łodyga jest silnie skrócona i tworzy tak zwaną piętkę, na której osadzone są bardzo gęsto duże, mięsiste, białe lub żółtawe liście. Następnym przekształceniem są ciernie. Ciernie są to utwory sztywne, szydlaste, zaostrzone i silnie zdrewniałe. Mogą być proste lub rozgałęzione. W odróżnieniu od kolców, ciernie występują tylko w węzłach liściowych. Kolejnym przekształceniem są wąsy. Podobnie jak ciernie, mogą być pochodzenia pędowego lub liściowego. Są to organy czepne, nierozgałęzione lub rozgałęzione. Są cienkie, wrażliwe na dotyk i pod wpływem bodźca mechanicznego owijają się dookoła podpory. Wąsy pędowe są przekształconymi łodygami, na których mogą występować szczątkowe liście oraz kwiaty. Ostatnim typem będą liście pułapkowe. Są to organy występujące u roślin mięsożernych, wyspecjalizowane do chwytania i trawienia drobnych zwierząt. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego elementu rośliny, jakim są liście. Liście możemy podzielić ze względu na kształt blaszki. I to właśnie często może Wam się przydać podczas oznaczania roślin, gdyż w kluczach będą zapytania o to, jakiego kształtu jest blaszka, jak jest podzielona. Teraz przejdźmy do blaszki liściowej pojedynczej. Jak widzicie na rysunku, może być ona równowąska, lancetowata, jajowata, sercowata, odwrotnie sercowata, strzałkowata, nerkowata, okrągła, łopatkowata, trójkątna, eliptyczna lub odwrotnie jajowata. Mamy również blaszkę podzielną. I wtedy liście będą wrębne, klapowane, dzielne lub sieczne. Na końcu, na rysunku, widzicie blaszkę złożoną liści. I w ten sposób mamy liść trójlistkowy, dłoniasto złożony, parzysto-pierzasto złożony i nieparzysto-pierzasto złożony. Wiem, że nazwy brzmią skomplikowanie, ale dostaniecie specjalny plik, na którym wszystko będzie wypisane razem z rysunkami, aby było Wam łatwiej oznaczać rośliny. Porozmawiajmy również o brzegach liści. Liście mogą mieć całobrzegi, mogą być karbowane, podwójnie karbowane, ząbkowane, podwójnie ząbkowane, piłkowane, podwójnie piłkowane, faliste i kolczaste. Na koniec zajmiemy się rodzajami kwiatostanów. Kwiatostany możemy podzielić na groniaste.
I w tej grupie znajdziemy kwiatostan grona, baldachogrona, kłos, kolbę, kłos złożony, wiechę, wiechę złożoną, baldach, baldach złożony, główkę oraz koszyczek. Do dzisiejszego wykładu dostaniecie specjalne zadanie. Na koniec zobaczycie krótki filmik, na którym będą przedstawione różne rośliny znajdujące się w parku w Lubostroniu. Waszym zadaniem będzie odnalezienie tych roślin, zrobienie sobie z nimi zdjęcia oraz, wykorzystując informacje, które przed chwilą zdobyliśmy, opisanie ich. Jak wyglądają liście, jak wyglądają kwiatostany. Możliwe, że uda Wam się również domyślić, jakie korzenie mogą mieć te rośliny. Na Wasze zadania wykonane będę czekała na mailu, które dostaliście już od Pani. A teraz przejdźmy sobie do roślin bohaterów, które przetrwały nawałnicę. W sektorze, którym się dzisiaj zajmujemy, możemy znaleźć berberysa zwyczajnego. Jest to gatunek krzewu należący do rośliny berberysowatych. Znany jest również jako kwaśnica pospolita. Występuje w stanie dzikim w całej Europie. Jest to krzew o wysokości do 3 metrów, z kanciastymi gałązkami i trójdzielnymi cierniami. Liście tej rośliny są delikatnie kolczasto-ząbkowane i odwrotnie jajowate. Natomiast kwiaty są to pachnące, żółte kwiatki z 3 płatkami korony, zebrane z zwisające grona o długości do 5 cm. Owoc jest jajowaty, podłużny albo cylindryczny. Jest lśniąco-czerwoną jagodą, dość kwaśną w smaku i twardą. Kolejną rośliną bohaterem jest lepiężnik różowy. Jest to gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Występuje niemal w całej Europie. W Polsce jest gatunkiem pospolitym i występuje na całym jej obszarze. Posiada duże, walcowate i zgrubiałe kłącze o nieprzyjemnym zapachu. Ma grubą, mięsistą łodygę, na której skrętoległe wyrastają na wiosnę bezogonkowe, lancetowate, różowe łuski, które podczas rozwoju rośliny stopniowo zielenieją i przekształcają się w małe liście. Czerwona łodyga jest zawsze pojedyncza i prosto wzniesiona. Oprócz niewielkich liści łodygowych, lepiężnik wytwarza też liście odziomkowe, wyrastające bezpośrednio z kłącza. Liście te rozwijają się dopiero po przekształceniu i przekwitnięciu kwiatów. Jest to jedna z najwcześniej kwitnących wiosną roślin. Już w marcu można dostrzec wyłaniające się z gruntu grube pąki tej właśnie rośliny. Zakwita jeszcze przed rozwojem liści. Drobne kwiaty zebrane są w koszyczki, a te w grona na szczycie łodygi. Kwiaty są jasno-różowe i podobnie jak liście, wydzielają słabą woń. Ostatnią rośliną bohaterem, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest pióropusznik strusi. Jest to gatunek paproci z rodziny onokleowatych. Jest to roślina wieloletnia z krótkim kłączem, z którego wyrastają lejkowate, pojedyncze, podwójnie pierzaste liście. Są one w wysokości od 30 do 150 cm. Są lancetowate w zarysie i mocno zwężają się ku dołowi. Posiadają bardzo krótki ogonek liściowy. W sierpniu lub wrześniu z wnętrza lejka wyrasta krótszy, około 60-centymetrowy, sztywny, początkowo zielony, natomiast później ciemnobrunatny, jednokrotnie parzysty liść. Jest to liść zarodnionośny, podobny do strusiego pióra, skąd pochodzi nazwa tej paproci. Siedliska pióropusznika to brzegi potoków, wilgotne zbocza, mokre łąki i leśne polany. W Polsce roślina podlega częściowej ochronie prawnej. Teraz zapraszam Was na obiecane rośliny, które będziecie musieli znaleźć w parku. Przypominam o przysłaniu zdjęcia, że udało Wam się je znaleźć, oraz opisaniu, jak wyglądają ich liście i kwiaty. Mam nadzieję, że również wkrótce dostanę od Was pierwsze karty z zielnika. Przypominam, że w Waszym zielniku muszą się znaleźć wszystkie rośliny bohaterowie, o których mówimy na wykładach, oraz wszystkie inne rośliny, które Wam się po prostu spodobają. Czekam na Wasze pierwsze projekty, abyśmy mogli sobie omówić, co wygląda dobrze,
a co jeszcze możemy ewentualnie poprawić. Do zobaczenia. Thank you.